Polacy bardzo często mylą te dwie kategorie produktów, a musimy pamiętać przede wszystkim o tym, że suplementy diety to jest żywność. Czyli tak jak mamy pomidory, tak samo mamy kapsułki zawierające potas. Ale ta forma niejednokrotnie myli konsumentów co do tego, że to są suplementy diety. W reklamach też często reklamodawcy uciekają się do takich chwytów, gdzie stosują sformułowania charakterystyczne dla leków. Czyli na przykład, że zwalcza kaszel, pomaga w chorobie lokomocyjnej. I niejednokrotnie po reklamie nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy jest to lek, czy suplement. Jeżeli chodzi o ustawę, to takie regulacje są zawarte w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia i w aktach prawa unijnego. I tam, jeżeli chodzi o reklamę, znajdziemy przede wszystkim wskazówkę co do tego, że suplement diety nie może wprowadzać w błąd co do tego, że na przykład posiada właściwości lecznicze. Niemniej jednak wydaje mi się, że dotychczas w ustawie czy w aktach prawa unijnego brakowało stosownej regulacji. Dlatego też producenci i inni przedsiębiorcy, którzy działają na rynku suplementów z diety, zdecydowali się przyjąć tak zwany kodeks dobrych praktyk reklamy suplementów diety. Jest to akt samoregulacyjny, czyli jest to zupełnie oddolna inicjatywa przedsiębiorców, którzy w dobrowolny sposób przyjęli na siebie pewne zobowiązania, jak reklamować produkt, aby chronić bezpieczeństwo nas, konsumentów. I tutaj przede wszystkim z takich wytycznych, które zostały zawarte w tym kodeksie, wskazuje się, że zawsze w dolnym prawym rogu reklamy musi pojawić się ten napis suplement diety. I rzeczywiście od czerwca, kiedy oglądamy reklamy suplementów diety, widzimy, że ten tekst się nam rzeczywiście wyświetla, co już niweluje to ryzyko pomyłki co do produktu leczniczego. Dodatkowo przedsiębiorcy nałożyli na siebie takie zobowiązanie, zgodnie z którym w reklamach suplementów diety nie wolno używać chorób. Jeżeli wprowadzałoby to konsumenta w błąd co do tego, że taki suplement ma właściwości lecznicze, czy wręcz nazw chorób, które tak naprawdę nie istnieją. I teraz na przykład możemy zobaczyć w reklamach, że nie jest to już środek na chorobę lokomocyjną, tylko że poprawia samopoczucie podczas podróży. Więc do tego też się przedsiębiorcy zaczęli stosować. Nie zobaczymy już w reklamie suplementów diety żadnej postaci, która byłaby albo fikcyjna, albo rzeczywista i byłby to lekarz, farmaceuta, pielęgniarka czy położna. Teraz rzeczywiście suplementy diety reklamowane są przez innych specjalistów, na przykład w gabinetach kosmetologicznych, przez fizjoterapeutów. Niemniej jednak już nie ma tego ryzyka, że zobaczymy lekarza w reklamie suplementu diety, co też niewątpliwie budziło skojarzenia z lekiem i wprowadzało zamieszanie co do tego, czy mamy do czynienia z suplementem diety, czy mamy do czynienia z produktem leczniczym.